Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, między innymi tak jak widzicie z finansów. Dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie dotyczące sposobu obliczania dźwigni operacyjnej, ale tak jakby nie korzystając ze wzoru podstawowego, który wykorzystuje zysk operacyjny, a ze wzoru, który bazuje na pewnej dodatkowej zależności, która również jest bardzo przydatna w zadaniach, jaką jest to, że dźwignia operacyjna to odwrotność z marginesu bezpieczeństwa. Jeżeli mamy zadanie, tak jak widzicie, o następującej treści, przedsiębiorstwo osiąga operacyjny, klasyczny, czyli typowy próg rentowności przy produkcji i sprzedaży na poziomie 80 tysięcy sztuk i wiemy, że faktyczna wielkość sprzedaży w poprzednim roku była o 25% wyższa od tego progu rentowności, to o ile procent wzrośnie zysk operacyjny, jeżeli prognozy sprzedaży na następny rok wzrastają o 10%. Zadanie może niekoniecznie od razu nam wskazuje, że tak jakby nie ma typowego polecenia oblicz dźwignię operacyjną. No niby nie jest to napisane, ale samo tutaj pytanie zawarte na końcu, o ile procent wzrośnie zysk operacyjny, jeśli prognozy sprzedaży na następny rok zakładają jej wzrost, czyli tej sprzedaży o 10%, to mi już po zapoznaniu się choćby z kilkoma typowymi zadaniami z dźwigni operacyjnej dają wskazówkę, że pytanie dotyczy o interpretację dźwigni operacyjnej. Bo dźwignia operacyjna ma interpretację tego typu, o ile, ja ją tak interpretuję, o ile wzrośnie zysk operacyjny, jeśli zwiększę swoją sprzedaż o 1%. Ale można też powiedzieć, o ile wzrośnie zysk operacyjny procentowo, jeśli ja zwiększę o wielokrotność tego 1%. Wszystko proporcjonalnie. A więc ja z treścią zadania zapoznałam się i według mnie trzeba obliczyć tutaj dźwignię operacyjną, bo to ona pozwoli nam na odpowiedź na pytanie tutaj zaznaczone, o ile procent wzrośnie zysk operacyjny, jeżeli prognozy sprzedaży na następny rok zakładają wzrost tej sprzedaży o 10%. Musimy wyjść zawsze od tego, jakie mamy dokładnie dane, co jest podane w treści zadania. Jeżeli jest podane na przykład, że ilościowy próg rentowności to 80 tysięcy sztuk, ja muszę to zapisać symbolicznie, piszemy to, zależy od uczelni, ale można zapisywać i x tutaj z indeksem dolnym i. Tak może być, możecie oczywiście pisać po swojemu inaczej. Jeżeli jest napisane, że faktyczna sprzedaż w poprzednim roku była o 25% wyższa od progu rentowności, to oznacza, że XP, czyli planowana lub faktyczna wielkość sprzedaży lub produkcji, zależy jak my to do tego podchodzimy, to równa się temu ilościowemu progu rentowności ze wzrostem o 25%, tak? Dlatego tutaj piszemy w tym momencie, że to jest próg rentowności plus 25% tego progu rentowności, a więc jest to faktycznie przy 1,25 razy ilościowy próg rentowności 80 tysięcy sztuk. Po wbiciu na kalkulator oczywiście możemy to zapisać, że to jest 0,25 razy 80, to jest ten wzrost i dodajemy do tego, co było, czyli 100 tysięcy sztuk. Oczywiście ja to liczyłam bez tysięcy, będzie to w sztukach. Dalej idąc, jeżeli ja znam ilościowy próg rentowności, jak i to faktyczną planowaną wielkość produkcji, to ja nie policzę w pierwszym momencie, ile wynosi dźwignia operacyjna. Nie odpowiem na to pytanie, ale na pewno mając listę wzorów, jakie obowiązują na uczelni, dosłownie mogę wpaść na pomysł, że istnieje możliwość wyznaczenia marginesu bezpieczeństwa tego procentowego z tego wzoru, bo tylko z tych dwóch danych w pierwszym momencie kojarzy mi się wzór margines bezpieczeństwa procentowy. Wychodzi on 0,2.
Moglibyśmy oczywiście zinterpretować to, ale w zadaniu nie jest konieczne. Na pewno mogę to tak zinterpretować, że o 20% jeszcze może zmniejszyć się bieżąca produkcja, czyli ta wynosząca, czy bieżąca, czy planowana produkcja na poziomie 100 tysięcy sztuk, żeby nie osiągać jeszcze straty operacyjnej, czyli żeby nie zejść do poziomu produkcji poniżej ilościowego progu rentowności. Wszystko się zgadza, jest to sensowne. Jeżeli teraz produkuję 100 tysięcy, a nie mogę przekroczyć 80, no bo taki jest ilościowy próg rentowności, no to margines bezpieczeństwa, że tak powiem domyślnie, to 20%, bo od 20 tysięcy możemy się obniżyć to sprzedaż w porównaniu do tej sprzedaży, czyli do 100 tysięcy. Ale wracając do treści zadania naszego głównego, nam zależało na wyjściu ostatecznie do interpretacji dźwigni operacyjnej, czyli dola, więc musimy ten dol obliczyć. Jeżeli z treści zadania mogłam policzyć tylko margines bezpieczeństwa procentowy, no to ja mogę też skorzystać z pewnej własności, która mówi o tym, że margines bezpieczeństwa to odwrotność z dźwigni operacyjnej. Ewentualnie można powiedzieć, że dźwignia to odwrotność marginesu bezpieczeństwa. Jedno je wynika z drugiego. A więc jeżeli znam margines bezpieczeństwa na poziomie 0,2, to wiem, że to się równa 1 przez dol. A więc z tego mogę policzyć bardzo prosto, dzieląc, zwróćcie uwagę, 1 przez 0,2, bo dol zamienia się z 0,2 tutaj miejscami, mam wynik 5. Co to mi daje? To, że dźwignia operacyjna wynosi 5. A więc możemy na pewno zinterpretować, że wzrost wielkości sprzedaży o 1%, bo tak zawsze zaczyna się interpretacja dźwigni, spowoduje nam wzrost zysku operacyjnego o 5%. A więc w tym momencie na pytanie, o ile procent wzrośnie zysk operacyjny, jeżeli prognozy sprzedaży na następny rok zakładają jej wzrost o 10%, ja mogę odpowiedzieć, że jeżeli wzrost sprzedaży o 1% daje wzrost zysku o 5%, to na pewno wzrost wielkości sprzedaży o 10 razy większą liczbę, czyli o 10%, spowoduje również 10-krotny wzrost zysku operacyjnego, czyli o 50%. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie pisać na adres mailowy, który ja Wam tutaj zapiszę, czyli zadania.projekty@wp.pl. Możecie również wejść na adres strony internetowej, która tutaj się Wam wyświetla, czyli zadania.projekty.pl. Tam jest również kontakt do mnie, czy poprzez formularz kontaktowy, który tam udostępniłam. Sami subskrybujcie mój kanał, korzystajcie z playlist, które umieszczam i sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało faktyczne zaliczenie przedmiotu i zrozumienie tych zadań. Ja Was pozdrawiam i powodzenia.